Siemanko wam wszystkim w kolejnym odcinku z windami w mojej okolicy. W tym odcinku podsumujemy sobie 2020 rok w kwestii wymian, a było niestety tych wymian bardzo sporo, jeśli chodzi o różne rejony Krakowa. To tych wymian było naprawdę wiele na różnych osiedlach, krakowskich osiedlach. Zaczniemy sobie wpierw od Prądnika Czerwonego. Tutaj w tym roku było kilka dotkliwych wymian starych dźwigów na nowe windy Lift Service. Zaczynając od Strzelców 17, winda meblowa została wymieniona na Lift Service. Winda osobowa została zmodernizowana przez Lift Service. Później ta wymiana przeniosła się na Strzelców 23, gdzie ostatnia oryginalna meblówka została wymieniona na windę Lift Service. Tak samo winda osobowa została zmodernizowana wcześniej przez Lift Service. Został dołożony falownik, zmieniona została konsola. Strzelców 23 były to ostatnie oryginały, które zostały przy ulicy Strzelców. Niestety także i one zostały wymienione, a druga winda osobowa została zmodernizowana. Po tym jak skończyły się wymiany przy ulicy Strzelców w lipcu 2020 roku, wymiany na początku sierpnia przeniosły się na ulicę Łebkowskiego. Na pierwszy rzut poszła oryginalna licencja przy ulicy Łebkowskiego 10 w klatce numer 1. Została wymieniona na początku sierpnia, rozpoczęła się wymiana. Na Łebkowskiego w tym roku mieliśmy dwie wymiany. Łebkowskiego 10, klatka numer 1. Licencja została wymieniona na Lift Service. Przyszła kolej na licencję, którą odkryłem w czerwcu 2020 roku. Bardzo klimatyczna licencja, spadła z rowerka przy ulicy Łebkowskiego 2 w klatce numer 2. Także przy ulicy Łebkowskiego w tym roku mieliśmy dwie wymiany. Wymiany po Łebkowskiego 2, klatka 2 przeniosły się na ulicę Powstańców. Powstańców 34A w pierwszej klatce jeździła ostatnia licencja w tym bloku, która została właśnie wymieniona na początku listopada. Na początku listopada rozpoczęła się wymiana tej licencji. Strzelców 17 jest osiedlówka i wymienili tutaj. Z falownikiem jest Strzelców 17, osiedlówka po modernizacji przez Lift Service, a druga niestety została wymieniona. Z podziałem meblowym została tylko zwykła z falownikiem. Thank you.
Niestety. Świeża wymiana. Kolejna. Kolejna licencja spadła z rowerka. Świeżo wymieniony. Nówka sztuka. Pachnie jeszcze nowością. 2020. No niestety wymienili kolejną klasykę na prądniku czerwonym. Jest lift serwis i jest coraz więcej go na prądniku czerwonym. 2020 rok. Od 6 lipca ma rozpocząć się tutaj wymiana. Mamy środę 8 lipca. W poniedziałek miała rozpocząć się wymiana, jednak dźwig jeszcze nadal jeździ. Ostatnia oryginalna licencja w 14-piętrowym bloku.
klasyki na ulicy Szczytów 23. Wszystkie stare dźwigi idą już w szybkim tempie na śmietnik. A nówki, które je zastępują, nie przejadą nigdy 40 lat. Nie zrobię nawet połowy tego. Proszę, pozbyto się wszystkiego. Tak to wygląda. Szczelców 23. Nowy lift serwis. Świeżo co zamontowany. Byłem 2 tygodnie temu, trwały ostatnie prace przed uruchomieniem tej windy. No i cóż, pożegnaliśmy ostatnią meblówkę, która była tutaj, jeździła w 14-piętrowym wieżowcu. Nic. Jeszcze raz na to pojedziemy. Dobrze, że jeszcze się ostała taka osiedloweczka tutaj na prądniku. Tam coś robią na górze, więc nie będziemy tam wchodzić. Myślałem, że przejdziemy sobie do klatki obok, ale robotnicy tam są. Jedzie się lepiej niż niejednym nowym dźwigiem.
Niestety, słuchajcie, kolejna wymiana. Zapewne już wszędzie są drzwi wstawione, no tak. Co tu dużo komentować. Kolejna klasyka, spadła z rowerka. Kraków, ulica Łybkowskiego 2, oryginalna licencja, w dodatku na żarówce. Są jeszcze klimatyczne, ciekawe osiedlówki na promniku. Kolejna licencja, słuchajcie, idzie na wymianę właśnie.
Słuchajcie, wymiana. Licencja właśnie ma iść na wymianę za tydzień, 22 września. Zostanie wyłączona. Oczywiście pracę będzie wykonywać firma Lift Service, znana z wymian spodnika czerwonego. Niestety licencja idzie na wymianę. Patrzcie, tutaj nawet jeszcze tabliczka znamionowa jest z rokiem produkcji 77. Mimo 40 lat na karku wciąż pracuje dobrze, ale oczywiście najlepiej jest wymienić. Niestety, tak właśnie spółdzielnia mieszkaniowa Broni Czerwony wymienia wszystkie osiedlówki. Niestety tak właśnie spółdzielnia podchodzi do klasyków na prądniku czerwonym. Dokonuje ciągłych wymian. Klatka po klatce. Również ta najbardziej klimatyczna moim zdaniem licencja zostanie wymieniona.
czerwony wymienia wszystkie osiedlówki. Kolejna wymiana, słuchajcie, na prądniku czerwonym. Kolejna licencja zostanie za niedługo wymieniona. 2 listopada rozpocznie się tutaj wymiana. Jak tylko skończą pracę przy Łebkowskiego 2, w klatce drugiej, rozpocznie się tutaj wymiana, ulica Powstańców 34A, klatka numer 1. Jest to jedyna licencja, jaka pozostała w tym bloku. Druga generacja. Wymieniony panel. Ale tak to w oryginale jest. Nawet żarówka na dachu kabiny się uchowała do dnia dzisiejszego. Takie oto oświetlenie w kabinie. No wszystko to za niedługo zniknie. Nie zatrzymują się z tymi wymianami. Trwają one nadal. Mamy z powrotem parter. Kolejna licencja zostanie wyłączona. Na osiedlu Strusia, bloku numer 7, przedostatniej klatce, została wymieniona ostatnia osiedlówka w tym bloku na nowego interlifta. W czerwcu 2020 roku rozpoczęła się wymiana tej osiedlówki. Niestety nie mam żadnego filmu sprzed wymiany, żadnego przejazdu również. Przyszedłem już w to miejsce, jak było w trakcie wymiany, więc nie ma żadnego archiwalnego filmu sprzed wymiany, niestety. Wypieprzają kolejną osiedlówkę.
Właściwie wypieprzają kolejną osiedlówkę. Przykro na to patrzeć. Tu jest kabina. Raczej to, co z niej zostało. Na osiedlu Strusia, bloku numer 7. Wymiany były także robione przez Interlifta na osiedlu Kombatantów. Osiedle Kombatantów, blok numer 6. Została wymieniona osiedlówka po modernizacji przez Interlifta na nowego Interlifta. Stara osiedlóweczka jeszcze tutaj. Osiedle Kombatantów 6. Tak się prezentuje. Ulica Retoryka 4A, blok Okamienica. Decyzją spółdzielni Centrum został wymieniony ostatni odważnik w tej blok Okamienicy na oczywiście lift serwis. Niestety dźwig idzie na wymianę. Ulica Retoryka 4A. W zasadzie ostatnie tchnienia przed wymianą.
Niestety dźwig idzie na wymianę. Wymiana ma się właściwie już rozpocząć. Tak jak w klatkach obok są już nowe windy, tak jak w tej klatce rozpocznie się wymiana. Niestety. Dźwig działa dobrze. Ulica Wysołuchów 38 na Kurdwanowie. Zostały wymienione dwie licencje w tym bloku na NTS Lift. Niestety, jeśli chodzi o tą wymianę, to zastaliśmy wraz z Karolem 1994 tą wymianę i było już w trakcie wymiany, także nie mamy żadnego filmu sprzed wymiany. Thank you.
drugą o jaka zielona sklejka. No nieźle. Również interlift. Patrzcie, co z tymi drzwiami jest. Widzieliście to? Zablokowało się. I jest falownik, niestety. I jest modernizacja interlift. I tu już jest trochę zmodernizowana kabina. Zielona. I również jest wpakowany falownik. Nowa konsoleta. Czyli interlift modernizacja. Jedzie dość wolno. Słychać nowy silnik. Nowe sterowanie. Jest 10, będzie już. Jest falownik. No cóż, nie jest to zbyt dobra modernizacja, ale przynajmniej nie wymieniono tej kabiny do końca, nie wstawili tu blaszanej kabiny przede wszystkim. Nie ma wewnętrznych drzwi zasuwanych, automatycznych też na plus. I jeszcze jakiś klimat się ostał, ale niezbyt lubię takie modernizacje, niezbyt są dobre. Ale przynajmniej nie wymieniono tej osiedlówki. Patrzcie, tu jakieś pianki napakowali. Tutaj. Jest druga. A to jest zwyczajna pianka montażowa. Taka, żeby się trzymało. Ulica Skarbińskiego 10, dwie osiedlówki. Winda Warszawa. O, alarm przyjęty. Nie wiem dlaczego. Taki komunikat tu widnieje. Ekowinda, proszę bardzo. Ekowinda. Czyli po 5 latach pewnie będzie wymieniona na nową, następną ekowindę. Tak wygląda rzeczywistość. Piętro 10. Ale głośne zapowiedzi. Zastąpiła osiedlówkę. Piękna kabinka, oryginalna konsoleta, słuchajcie. Patrzcie. Coś niesamowitego. Jednak się jeszcze tu na grzeguszkach uchowały jakieś oryginały. Zresztą się patrzcie, jakie oświetlenie nawet. Gdzieś w tym piętrze spuszczamy na dziewiąty, zobaczymy czy jest
żaróweczka. O, tu mam oryginalną jeszcze tabliczkę. Nie, już mamy fotoimpulsator. O, tu możemy sobie zobaczyć na widok. No, ciekawa sytuacja z tamtą obok. Ciekawe, co się stało, że wyjechała zakręcowy, bo to jest też ciekawa rzecz. Natomiast ta chodzi fajnie. Ta konsola ta jeszcze oryginalna. W tym odcinku wystąpi osiedlówka w mojej okolicy, którą pamiętam od ponad 30 lat. Jeździła w przychodni Polimet, osiedle Piastów 40. Niestety końcem roku 2019 została wyłączona z eksploatacji. Przyczyną tej wyłączenia było awaria aparatury elektrycznej. Brak modernizacji przez lata zrobił swoje. Została wyłączona. Dźwig przez dłuższy czas był wyłączony z eksploatacji, aż zapadła decyzja o jego wymianie. Wymianę przeprowadziła firma ZEM. Także niestety pożegnaliśmy osiedlówkę w tej przychodni. Osiedlówka tutaj jeździła od połowy lat 70. Od wybudowania tej przychodni były dwie osiedlówki. Jedną wymieniono dużo wcześniej. Także osiedlówka na osiedlu Piastów 40 w przychodni Polimet. Jak widać, osiedlóweczka działa. Działa osiedlóweczka. W tamtym tygodniu była, ale coś szwankuje. Była wyłączona. Nieczynna była. Osiedlóweczka znowu działa. Jeszcze parę dni temu nie działało. Trzecie. Czwarte. Na dół. Drugie może. Jak mówię, została naprawiona i znowu staje na tym piętrze. Znowu szwankuje. To się mówi, żyje własnym życiem.
Właśnie trwa wymiana zręba osiedlowego w przychodni. Nie wiem, mogę dać, bo niewiele mam już ci. Coraz szybciej biegnie czas, ledwie zaznaczają. Także to tyle na ten odcinek. Na koniec podsumowanie ilości wymian, które miały miejsce w tym roku. No i cóż, pora kończyć ten odcinek z windami. Windy, które zostały wymienione w Krakowie w tym roku 2020. Niestety w przyszły rok wcale nie zwiastuje, że tych wymian będzie mniej. Wręcz przeciwnie, tych wymian może być dwa razy więcej niż było w tym roku. Niestety nie wszystkie z tych wymian udało mi się znaleźć, nie wszystkie z tych wymian udało mi się nagrać. Jedno jest natomiast pewne, że starych dźwigów już jest coraz mniej z każdym rokiem i za 5-10 lat takie windy zostaną jedynie na filmach archiwalnych. Niestety tak wielka nieocieplona płyta znika z krakowskich blokowisk, tak niedługo znikną ostatnie osiedlówki na krakowskich osiedlach. Także to już wszystko na ten odcinek, na podsumowanie wymiany, które miały miejsce w tym roku oraz wymiany, które odbędą się prawdopodobnie w przyszłym roku. Także podsumowanie tego 2020 roku, rekordowego, jeśli chodzi o ilości wymian. Także myślę, warto dogrywać te osiedlówki i to nie jeden raz, sprawdzać, jaki jest ich stan po kilku miesiącach, czy jeszcze jeżdżą, czy już zostały wymienione całkowicie. To tyle na ten odcinek. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do usłyszenia.